godzina 8. Na sali w tej chwili mamy. Tak, czyli jedzie na szkole rany, także nasze uchwały będą. 8 na szkole rany, nasze uchwały będą rany prawomocne. Otwieram sesję Rady Miasta Szczecinek. Program dzisiejszej sesji jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, uchwała w sprawie wykonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na rok 2017. Punkt trzeci, uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2017-2025. Punkt czwarty, uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od osoby fizycznej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Punkt piąty, uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 36 łamane przez 324 przez 2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół, dla których miasto Szczecinek nie jest organem prowadzącym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykonania i wykorzystywania. I punkt szósty, zamknięcie sesji. Przechodzimy do punktu drugiego, uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na rok 2017. I proszę o przedstawienie stanowiska Komisji Budżetowo-Ekonomicznej pana przewodniczącego Maciejowa Turek. Szanowni Państwo, Komisja na posiedzeniu w zeszłym tygodniu zajmowała się projektem uchwały odnośnie zmian w budżecie Miasta Szczecinka na rok 2017 i ten projekt 4 głosami za pozytywnie rekomenduje pod obrady przy 2 głosach przeciw. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan Przewodniczący, Andrzej Dobran, proszę. Nas nie przekonuje ta argumentacja. Uważamy, że znowu podwyższanie tej kwoty deficytu jest niepotrzebne. Nie uwzględniono naszego wniosku o budżet obywatelski, w związku z tym będziemy głosowali przeciw. Dziękuję. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na rok 2017. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nikt się nie wstrzymał. 4 osoby przeciw, 14 za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu trzeciego, uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2017-2025. I ponownie proszę o przedstawienie stanowiska komisji pana przewodniczącego Macieja Łotowę. Również na posiedzeniu w zeszłym tygodniu komisja zajmowała się projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025, która była konsekwencją przyjętej wcześniej uchwały o zmianie w budżecie. I również 5 głosami za pozytywnie rekomenduje Radzie pod obrady, przy 1 głosie wstrzymując się. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2017-2025? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1 osoba się wstrzymała, 3 osoby przeciw i 18 za. Przepraszam, 14 w sumie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu czwartego, uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od osoby fizycznej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i ponownie oddaję głos panu przewodniczącemu Maciejowi Baturze. Komisja 6 głosami za jednomyślnie pozytywnie rekomenduje projekt uchwały pod obrady. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od osoby fizycznej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego? Proszę o podniesienie ręki. 1 właśnie, 18 za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 36 łamane przez 324 przez 2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół, dla których miasto Szczecinek nie jest organem prowadzącym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Proszę o przedstawienie stanowiska komisji pana przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki pana Krzysztofa Zawadę. Szanowni Państwo, komisja zebrała się dnia 23 stycznia. Lutego, przepraszam, jednogłośnie 5 głosami za pozytywnie opiniuję projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Jacek Bogowicz. Pani przewodnicząca, znaczy można się było tego spodziewać, że dzisiaj będziemy musieli wprowadzać te zmiany do tej uchwały. O tym mówiliśmy już w maju 2016 roku. Mówiliśmy jako Klub Radnych Pracy na Szczecinka, że nie można naliczać dotacji w formie zaliczkowej. W tej sprawie złożyliśmy właśnie do pani swoje uwagi. Były to uwagi do projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla przedszkoli i szkół, dla których miasto Szczecinek nie jest organem prowadzącym. No niestety pani to zbagatelizowała. No i nie rozumiem jak można, mając do dyspozycji obsługę prawną ratusza, bagatelizować słuszne, jak się okazuje, uwagi radnych Razem na Szczecinka. Dziękuję. Ktoś chciałby pan, szczerze mówiąc, ja nie przypominam tego, żeby pan zgłaszał taki wniosek o nieprawidłowości związane z zaliczkowym przekazywaniem dotacji do przedszkoli. Natomiast ja chcę tylko powiedzieć, że Miejska Jednostka Obsługi Oświaty, teraz inaczej się nazywająca, czyli KC Komunalne Centrum Usług Wspólnych, ma swoją obsługę prawną. Także jest to przygotowywane i sprawdzane. Wszystkie akty prawne, które potem są, wchodzą na sesję, są przygotowane nie przez i sprawdzane nie przez obsługę prawną urzędu, tylko jednostki zajmujące się prawem oświatowym. Chcę też powiedzieć, że to nie jest tak, że z całą pewnością ten zapis jest niezgodny. Kolegium, nasza uchwała nie została zakwestionowana przez nadzór prawny wojewody. To jest zmiana, która jest zasygnalizowana przez Regionalną Izbę Rachunkową już po opublikowaniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Żeby nie generować konfliktów, a uważamy, że nie ma po prostu to sensu najmniejszego. Te zmiany mają charakter dosyć kosmetyczny. Postanowiliśmy wyprzedzić, że tak powiem, tutaj jakiś spór z Rio i zaproponować zmiany w uchwale. Także nie do końca tak to jest. Pan tak arbitralnie mówi, że wyście już wiedzieli. No jakoś nadzór prawny wojewody inaczej do tego podchodzi. Uważał, że nasza uchwała jest zgodna z prawem. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Pan radny Marcin Okrętek. Wielokrotnie na tej sali słyszeliśmy o tym, jak to niemerytoryczna jest opozycja. Widać, opozycja jest merytoryczna, nie jest opozycją totalną, tak jak większość waszych kolegów partyjnych, tylko jest rozsądnym podejściem do sprawy, którego nikt nie słucha. Dziękuję. Panie radny, proszę zadawać tego typu, że tak powiem, uszczypliwości, ponieważ prawdy jest niewiele. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 36, łamane przez 324 przez 2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół, dla których miasto Szczecinek nie jest organem prowadzącym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Proszę o podniesienie ręki, kto jest za. Jednogłośnie 18 osób za. Dziękuję. Wyczerpaliśmy porządek obrad. Zamykam sesję Rady Miasta Szczecinek. Miasto z wizją PL. To dla was zmieniamy Szczecinek.
www.miastozwizją.pl.